Dzień dobry, szanowni państwo. Ja nazywam się Mateusz Kuźniewski i zapraszam na program Fan Club Studio. Mamy nowy tydzień, a będziemy omawiać to, co stało się w tygodniu ubiegłym, a przede wszystkim w ubiegły zakończony właśnie weekend, bo zarówno Lech Poznań, jak i Warta Poznań swoje mecze rozgrywały. A dyskutować o tym wszystkim będziemy razem z moimi szanownymi gośćmi, a są z nami Marcin Drajer, były piłkarz Lecha Poznań, dziś pracujący w Polskim Związku Piłki Nożnej. Dzień dobry, Marcinie. Witam serdecznie. Oraz Jakub Szymczak, dziennikarz sportowy. Cześć, Kuba. Witam serdecznie. Panowie, ukłony i na początek chciałbym, żebyśmy porozmawiali po tym meczu, który mamy tak na świeżo obejrzany. Wczoraj po południu, wieczorem spotkanie Lecha Poznań z Piastem Gliwice. Pewnie kibice obiecywali sobie, że będzie to kolejne ligowe zwycięstwo Lecha Poznań. Nie udało się tej serii przedłużyć do 4. Bezbramkowy remis. No i właśnie pytanie, czy bezbramkowy remis to też bezbarwne spotkanie, waszym zdaniem, Marcinie? Bezbarwne może bym nie powiedział, bo były sytuacje, które mogły zakończyć się zdobyciem bramki zarówno po stronie Lecha, jak i po stronie Piasta Gliwice. Natomiast to też szczerze powiem, że ten mecz jakoś nie powalił mnie na kolana. No nie było to najładniejsze widowisko i szczerze powiem, remis jak najbardziej zasłużony, czyli podział tych punktów zarówno dla Lecha po jednym i dla Piasta jak najbardziej słuszny w moim odczuciu oczywiście. Często dyskutujemy o remisach, że jest to na przykład remis ze wskazaniem na którąś z drużyn. To ty, Kuba, masz takie poczucie, że to był remis ze wskazaniem na Lecha czy na Piasta? Ale delikatnym, jak już to delikatnym na rzeczywiście może Lecha Poznań za ten pierwszy kwadrans drugiej połowy, kiedy to był jedyny fragment meczu, w którym Lech tak naprawdę potrafił zdominować Piasta. No i były taka namiastka tego, co kibice Lecha Poznań chcieliby pewnie oglądać. No natomiast kwadrans to jest nadal za mało, żeby zdobyć 3 punkty i myślę, że ten remis jest jednak bardziej sprawiedliwym wynikiem niż ewentualne zwycięstwo kolejorza. Tak, dla mnie to był taki mecz bardzo podobny do tych wszystkich poprzednich, które Lech wygrał. To jest takie troszeczkę na a nuż się uda. Kto strzeli, to zdobędzie bramkę. Natomiast kto zdobędzie bramkę, ten być może wygra mecz, tak jak było w Szczecinie. Tutaj tego gola zabrakło, ale jeśli chodzi o sam przebieg, no to on był dokładnie taki sam. To jest mecz, w którym mogło to pójść naprawdę w każdą stronę, bo gdyby Żyro strzelił w pierwszej połowie w tej doskonałej sytuacji, to pewnie mogłoby być też wygraną Piasta zakończyć się to spotkanie. A z kolei gdyby w drugiej połowie czy Iszak, czy Ramirez wykorzystali swoje sytuacje, no to pewnie Lech Poznań cieszyłby się ze zwycięstwa. Marcinie, dlaczego Lecha Poznań na ten moment stać tylko na przykład na takie 15 minut z Piastem Gliwice dobrej, ofensywnej gry, stwarzania sytuacji i rzeczywiście takiego solidnego naciskania przeciwnika? No Lech przede wszystkim wyszedł z tej bardzo trudnej sytuacji w moim odczuciu. No po tej takiej fali krytyki, po tych fatalnych wyszedł, występach. Wyszedł, tak? Twoim zdaniem już wyszedł? No wyszedł, no ostatnie 4 mecze, no 3 zwycięstwa i remis. No to jeżeli patrzymy pod kątem zdobytych punktów w ostatnich 4 meczach, no to tutaj nie można mieć jakby zastrzeżeń. Natomiast no pewnie mamy tutaj wszyscy niedosyt i takie troszkę uwagi w naszym odczuciu, jeżeli chodzi o styl Lecha. No dzisiaj mówimy troszkę inaczej i patrząc na tabelę, no dzisiaj Lecha też widzimy w innej sytuacji z realnymi szansami o to, aby zająć jedno z czołowych miejsc i zakwalifikować się do europejskich pucharów. Natomiast no, nie chciałbym tutaj rozmawiać o pucharach, tylko właśnie o tym, nie chcę użyć słowa kryzys, ale no, o tej słabej dyspozycji Lecha, bo nawet te zwycięstwa, które Lech odniósł w ostatnim czasie, no to one naprawdę no nie były jakby potwierdzone dobrą grą i z jednej strony należy się cieszyć, że Lech ma tą serię bez porażek, natomiast jakby sam sposób, w jaki to czyni, no to dla mnie nie jest to przekonywujące i daje do myślenia. Można patrzeć z perspektywy czasu na przyszłość, że może być lepiej, natomiast pytanie, czy będzie lepiej, tak? Czy te wyniki troszkę nie zamazują jakby prawdziwego oblicza tego zespołu i na co ten zespół na dzień dzisiejszy się stać? No bo nawet jeżeli udałoby się wejść do tej grupy, nazwijmy to europejskiej, no to pytanie, co dalej? No ja bym nie chciał, żeby to był znowu epizod. Ja nie chciałbym, żeby to znowu było ok, 3. miejsce fajnie, czy 4. miejsce dające awans do europejskich pucharów, ale co dalej? Ja chciałbym, żeby to było kontynuowane. No ja wielokrotnie się wypowiadałem na ten temat, że chciałbym Lecha, żeby co roku grał, tak jak kiedyś, dawne czasy, ale kiedyś tak było, GKS Katowice, 10 lat rzędu
reprezentowali nasz kraj na europejskiej arenie i chciałbym, żeby Lech co roku tak funkcjonował. Natomiast no tutaj chyba dzisiaj należy się cieszyć z tego, że Lech jeszcze nawiązuje walkę do tego, aby to jedno z czołowych miejsc zająć. No pewnie kilka tygodni temu stwierdzilibyśmy, że te 4 mecze bez porażki w lidze to nie jest jakiś zły rezultat, ale rzeczywiście można czuć niedosyt. I wróćmy też do tych 15 minut. Kuba, to może ty zdradzisz nam, a może masz jakieś przemyślenie, dlaczego Lecha Poznań stać dzisiaj na 15 minut dobrej gry? No bo to był dobry fragment w grze kolejorza, Lech pokazał, że potrafi, tylko trwało to naprawdę krótko. Myślę, że częściowo zdradził to też trener Żuraw, który narzekał na dyspozycję Ramireza i Sykory. No, no wszyscy to widzimy, że Dani Ramirez nie jest tym Danim Ramirezem, który razem z Tibą ciągnął Lecha w trakcie europejskiej kampanii. Jan Sykora wydawało się po tym meczu ze Śląskiem Wrocław, kiedy rzeczywiście zagrał lepsze spotkanie, miał kluczową asystę przy golu Johanssona. Wydawało się, że to jest może przełamanie Jana Sykory, no ale wczorajszy występ Czecha, no to jest tak naprawdę, no to jest obraza dla występu jakiegokolwiek skrzydłowego. No 9 pojedynków, 2 wygrane, tak tam naliczyli mu na 5 driblingów, 2 udane. To i tak sporo, myślę, bo wyglądało to zdecydowanie gorzej, no ale same te pomysły i same decyzje, które on podejmował, gdzie, no nie wiem, próbował tych szalonych driblingów na 2-3 rywali, no i to jest, myślę, główny problem Lecha Poznań. Brak takiej siły ofensywnej z przodu, no to wszystko jest trochę na barkach Tiby, no i może komuś coś jeszcze wyjdzie w jakimś meczu. Wczoraj dobre zawody zagrał Skóraś. On rzeczywiście był aktywny, miał 9 driblingów, z czego 8 udanych, to było widać. Tylko że problem Skórasia polega na tym, że no, tam z decyzją jest ogromny kłopot. On potrafi rzeczywiście zrobić przewagę poprzez wymanewrowanie rywala udanym driblingiem, no ale potem brakuje albo dobrego podania, albo dobrej decyzji o tym, żeby jednak uderzyć, a nie szukać podania. Ale no to już był taki występ, który możemy powiedzieć, że no, mogło się to podobać, 9 driblingów, 8 udanych. Tylko że to są właśnie takie epizody. Nie ma takiej ciągłości w tym. No i to jest niestety kolejny kamyczek do ogródka władz Lecha Poznań, no bo prawda jest taka, że tego Ramireza nie ma kim zastąpić. I jeśli Filip Marchwiński przegrywa rywalizację z takim Danim Ramirezem, to ja się zastanawiam, czy te pół roku Filipa Marchwińskiego tutaj w Lechu ma sens, czy po prostu nie było lepiej jednak zdecydować się gdzieś, poszukać mu klubu, gdzie on by mógł regularnie grać w pierwszej lidze, podążyć śladami kiedyś Jóźwiaka, Puchacza czy Gumnego. Być może on też tego potrzebuje, no bo dla mnie to jest, musi być w fatalnej formie, zresztą no, też nie dawał znaków, że może być inaczej. No skoro przegrywa rywalizację z będącym w takiej dyspozycji Danim Ramirezem. No do tego dochodzi też jeszcze to, że Isak rzeczywiście wczoraj, no było widać, że ten powrót może coś dać, ale też widać po nim tą przerwę. No to jest gość z potencjałem, widać, że on się potrafi i ustawić, i piłka go szuka, no ale jeszcze tego czucia, żeby wykorzystać tę sytuację mu brakowało. No i to jest problem Lecha. Problemem jest to, że nie ma formy Ramirez, w słabszej formie jest Sykora, musi łatać dziury na lewej obronie Kamiński, no i na skrzydle też ten przez to wybór, pole wyboru dla trenera Żurawia jest mocno zamężony. No, cały czas pokutuje to, że niestety ta kadra no, nie wygląda tak dobrze, jak wszyscy byśmy chcieli. To Marcinie, ciebie jeszcze poprosimy o indywidualną ocenę wyczynów poszczególnych piłkarzy. Są pewne oczywistości, na przykład Dani Ramirez, ale chciałbym ciebie zapytać również o obronę Lecha Poznań, bo ona zagrała na zero z tyłu. I też o indywidualną ocenę Jakuba Kamińskiego, który miał lepsze i gorsze momenty w tym roku już. Teraz wiemy, że jest w niecodziennej sytuacji ze względu na to, że jest rzucany na nie swoje pozycje. Jak ty oceniasz również poziom gry tego piłkarza? No to jest jakby kłopot w poznańskim Lechu dłuższego czasu, czyli ta obsada lewej obrony. No, nie ma Tymka Puchacza, który wiemy z jakich względów nie może grać. Jakub Kamiński, który wiemy, że najlepiej czuje się jakby w tej drugiej linii i więcej akcji można, podoba się lepiej w tych akcjach ofensywnych, czyli jest jakby w tej drugiej linii. Natomiast to tu jakby z przymusu był znowu ustawiony na lewej obronie. Okej, no dzisiaj obrona zagrała na zero, można powiedzieć, że wywiązali się ze swoich zadań, natomiast no też nie ustrzegli się błędów, no bo sytuację, którą miał Żyro tak naprawdę, no to jeżeli byśmy sobie mieli przeanalizować zachowanie Rogne w tej danej sytuacji, no to naprawdę to było fatalne zachowanie
i takich błędów no Lech no popełnia dosyć sporo w każdym meczu i to troszkę niepokoi. Natomiast no to, że zagrali na zero, to na pewno to jest na plus i tutaj no trzeba jakby wystawić tą ocenę pozytywną. Co do samych zawodników, no ja jestem troszeczkę tak zaskoczony tą jakby formą Ramireza. Widać po raz kolejny, kiedy schodzi z boiska, jego niezadowolenie. No tam też jest jakiś problem mentalny. On gdzieś szuka pewnie optymalnego swojej formy. Widać, że trener nie daje mu jakby szansy rozegrania tych 90 minut. Ja czytając z jego jakby mowy ciała też widzę niezadowolenie. Nie wiem, czy tam czasem nie ma jakichś problemów w takiej komunikacji, w takich jakby relacjach na linii trener-zawodnik. Oczywiście nie chcę tutaj mówić, że tu jakieś są problemy, ale wiem, że ten zawodnik no, jakby oczekuje gry 90 minut. Może swoją postawą na pewno też nie pomaga w tym. Natomiast no, zwróćmy uwagę, kogo dzisiaj trener Żurew ma do dyspozycji. No, jeżeli schodzi Ramirez, schodzą zawodnicy, którzy wychodzą w pierwszej jedenastce, a kogo wczoraj na przykład puścił trener Żuraw na końcówkę tych spotkań. Krystian Palacz, Antoni Kozubal, Filip Szymczak, czyli zawodnicy, którzy dopiero wchodzą na ligowe boiska. No to też, no, powiem po raz kolejny, no nie oczekujmy od tych zawodników, żeby oni zrobili różnicę. Dla mnie to są zmiany, z jednej strony jestem zaskoczony, że takie zmiany trener Żuraw przeprowadza, z drugiej strony nie jestem zaskoczony, no bo te zmiany muszą być. Z jednej strony chcemy jakby przedstawić i dać możliwość grania tych minut tym młodym zawodnikom, no ale to naprawdę są młodzi zawodnicy, którzy tak naprawdę oni są dzisiaj dodatkiem do tego zespołu, ale no dzisiaj jakby na barkach tych doświadczonych zawodników powinno spoczywać właśnie gra, styl gry i wynik poznańskiego Lecha. I tutaj jest chyba też ten problem. Mówiliśmy jakiś czas temu, że ta kołderka w poznańskim Lechu jest bardzo krótka. No to ona chyba dzisiaj faktycznie jest bardzo krótka, jeżeli mówię o doświadczeniu zawodników, których trener Żuraw ma na ławce rezerwowych i których może desygnować w danym momencie na boisko. Łydki wystają spod tej kołderki, niestety. Taką mamy sytuację. A ty, Marcinie, w tej sytuacji jakby nie chcemy winić, no ale wiemy, kto jest odpowiedzialny za budowę kadry Lecha Poznań. Ona w sezon mówimy, że nie jest wystarczająco silna. No to włodarze Lecha Poznań, dyrektor sportowy, ludzie odpowiedzialni za transfery nie uczą się na błędach? To znaczy, no ja nie chcę powiedzieć, że na błędach, natomiast ja też jakby do końca nie znam samej polityki. No okej, ja mogę tutaj, możemy rozmawiać, ja mogę gdzieś słyszeć z boku, jaka ta polityka w klubie jest, natomiast jak ona faktycznie jest, mogę tylko się domyślać, no bo ja nie na co dzień nie rozmawiam z trenerem, z dyrektorem sportowym Rząsą, czy z trenerem, no z nikim, ze sztabu tak naprawdę, więc to są jakby tylko moje takie przypuszczenia, czy moje przewidywania. Natomiast uważam, że Lech, który ma lepsze i gorsze momenty, ale nawet ostatni okres, kiedy no ten budżet został naprawdę bardzo mocno wzbogacony o te parę złotych, myślę, że ten zespół powinien mieć możliwość jakby korzystania, czy mieć w swojej stajni, brzydko mówiąc, zawodników, którzy w sytuacji, kiedy ktoś ma spadek formy, mamy kolejnego zawodnika i na zasadzie rywalizacji to się odbywa, bo to najlepszym sposobem na to, żeby jakość w zespole była, to jest rywalizacja. Jeżeli tej rywalizacji zabraknie, no to wtedy też nie ma tej jakości. A dzisiaj ja cały czas mam jakby z tyłu głowy obraz Lecha z rundy jesiennej, kiedy potrafili co 3 dni grać na bardzo fajnym poziomie, skutecznie. Oczywiście byłem świadomy tego, że nie jesteśmy w stanie jakby przez dłuższy okres czasu grać co 3 dni i trzymać ten poziom. Natomiast no dzisiaj raz, nie gramy co 3 dni, dwa, ta kołderka jest naprawdę bardzo, bardzo krótka i nie ma w moim odczuciu zawodników, którzy dzisiaj wezmą na siebie odpowiedzialność za wynik, no bo to jest istotne. Okej, okay, no ten wynik jest, ale też za sposób grania, bo nawet powtórzę się po raz kolejny, nawet jeżeli uda się Lechowi zająć jedno z czołowych miejsc i awansują do europejskich pucharów, no to co dalej? No to może być epizod jednego, dwóch meczów w kwalifikacjach i na tym się skończy. Nie chciałbym, żeby tak było. Ja bym chciał, żeby to było kontynuowane, żeby Lech naprawdę był solidną marką, solidną firmą. Natomiast no dzisiaj chyba no nie możemy w tych kategoriach o Lechu rozmawiać. Kuba, jest jedna bardzo ciekawa statystyka. Lech Poznań w 7 ostatnich meczach u siebie strzelił, uwaga, uwaga, jednego gola. I co ty na to? No.
To wynika z tego, jak Lech gra. No przecież tych sytuacji nie tworzy dużo. Tak naprawdę ten mecz z Piastem to był chlubny wyjątek w ostatnim czasie, bo akurat w niedzielę przy Bułgarskiej tych okazji, to takich naprawdę dobrych, Lech miał całkiem sporo. No, Isaka Patelnia, Ramirez też miał doskonałą sytuację. Także no, to były dwie takie naprawdę stuprocentowe, więc można było to wzbogacić. Ale generalnie jest to wypadkowa tego, jak Lech gra, jakie Lech ma problemy. To też się na przykład potwierdza po raz kolejny. No, to jest ta irytująca liczba podań pomiędzy środkowymi obrońcami Lecha Poznań. No, oni mieli znowu wczoraj po 90 podań. No, to nic nie daje. Kompletnie nic to nie daje. To dla porównania w Piaście mieli po około 25-30 huk z Czerwińskim, bo częściej rozrzucali tą piłkę już gdzieś krosowo do skrzydła i nie bawili się tak długo rozgrywając. To jest coś, o co też mam pretensje, że jest moim zdaniem tych podań za dużo. To nie pierwszy raz, kiedy Lech dobija praktycznie do setki podań środkowych obrońców. No to jeśli środkowi obrońcy mają po 100 podań, no to wiesz, że to nie jest dynamiczna gra, którą można zaskoczyć rywala. Natomiast ja jeszcze chciałem wrócić tylko do tej kadry, jeśli można, bo to, co widzieliśmy wczoraj, te zmiany, o których mówił Marcin w tej końcówce tych trzech młodych zawodników, no to jest fatalne świadectwo dla budowniczych tej kadry. No tak naprawdę gdyby oni byli na studiach, no to kampania wrześniowa musiałaby się im przytrafić. No nie ma szans, żeby zdali cokolwiek w pierwszym terminie, bo no wygląda to po prostu słabo i mam o to olbrzymie pretensje do Lecha Poznań, ponieważ mając taką sytuację, jaka się wytworzyła na rynku tak naprawdę dla Lecha, czyli mam na myśli tutaj ten zastrzyk finansowy w tych bardzo ciężkich czasach, gdzie naprawdę mnóstwo klubów boryka się z wielkimi problemami finansowymi ze względu na pandemię, jest cięcie kosztów, a Lech w tym momencie akurat dostaje taki potężny zastrzyk finansowy, no to jest taka sytuacja, mi się kojarzy tak naprawdę z końcówką lat 90., początkiem XXI wieku i cupiałem w Wiśle, gdzie Wisła była jedynym polskim klubem, który tak naprawdę realnie miał pieniądze, no i budował politykę na zasadzie wyciągania najlepszych piłkarzy z polskich klubów. Wyciągnęli, przypominam, Kosowskiego z Górnika, wyciągnęli z Lecha Głowackiego, Żurawskiego, Kałużnego z Zagłębia Lubin i tak to się odbywało. Lechowi, moim zdaniem, tej agresywności na rynku transferowym, tego wykorzystania chwili, kiedy posiada jakieś większe zasoby finansowe, zabrakło i to jest naprawdę okres, który Lech przespał. Mam nadzieję, że latem jeszcze też taka sytuacja będzie miała miejsce, że Lech będzie z tej pozycji takiej zespołu, który jako jedyny ma środki na to, żeby porządnie wzmocnić zespół i mam nadzieję, że tym razem nie zawaha się tego użyć, bo to jest naprawdę wyjątkowa sytuacja, która nie wiadomo, czy kiedykolwiek się powtórzy. Wiesz co, Kuba, jeszcze jest wyjątkowe. Przyszły sezon to sezon na stulecie klubu. Fajnie byłoby coś wreszcie wygrać. Fajnie byłoby zaryzykować bardziej, a nie zostawiać się w sytuacji, w której mamy, tak naprawdę odchodzi Moder. Jesienią wszyscy wiemy, że problem jest w środku pomocy, bo jak nie gra trójka Moder, Tiba, Ramirez, to jest olbrzymi spadek jakościowy. Odchodzi Moder, bierzemy Karlstrema, który swoją drogą wydaje się być bardzo, bardzo dobrym transferem i dobrym uzupełnieniem tego zespołu, ale nadal mamy trójkę Karlstrem, Tiba, Ramirez i Ramirez bez formy i wypadnięcie kogokolwiek z tej trójki powoduje olbrzymi spadek jakościowy. No to jest naprawdę niedopuszczalna sytuacja, a jeszcze do tego są nietrafione transfery, że łatamy Kamińskim, który musi grać na lewej obronie, no bo Wadim Krawędź jak ma wejść, to bójcie się Boga, bo to, co wczoraj zrobił Wadim Krawędź, to jest występ na notę 1 gdziekolwiek. No naprawdę po prostu para występ tego zawodnika. Warto prześledzić te podania, które on wczoraj robił. Polecam wszystkim naprawdę zobaczenie tego, co wczoraj wyczyniał Wadim Krawędź. Sytuacja Lecha Poznań jest trudna, ale jeszcze, Marcinie, nie jest dramatyczna. Ty cały czas wierzysz, że tak, wracając trochę do tej wypowiedzi z początku twojego programu, jak ty oceniasz szansę Lecha na to, żeby się zakręcić jednak wokół tych europejskich pucharów? Ja powtórzę, no szanse są, tylko że dla mnie ja chcę, żeby była kontynuacja tej gry, żeby Lech, okej, co roku zdobywał mistrzostwo, co roku kwalifikował się do tej fazy Ligi Europy, tak? Natomiast pytanie moje jest takie, okej, zajmiemy jedno z trzech, może czterech, bo czwarte miejsce może też dać awans do tych przepustką być do Europy, no ale pytam się, co dalej?
Czy to nie będzie epizod jednego, dwóch meczów? Być może tak, ja bym tego nie chciał. I tutaj się zastanawiam. Ja pamiętam, jak też chyba tutaj podczas jednego z wywiadów, kiedy miałem okazję na jesień rozmawiać na ten temat, powiedziałem takie zdanie, że my dzisiaj o Lechu mówimy pozytywnie, bo w lidze sobie świetnie radzą, mają jakby formę, dysponują dzisiaj kadrą i mówiliśmy o tym świetnym trójkącie Ramirez, Siba, Moder. Natomiast ja też powiedziałem takie zdanie, żeby nie było tak, że my na wiosnę będziemy o Lechu mówić zupełnie inaczej, negatywnie, tak? Że już nie będziemy w Europie, że Lech już nie będzie liczył się o mistrzostwo, że Lech już nie będzie brał udziału w Pucharze Polski i co dalej. No i tak naprawdę doczekaliśmy się takich, można powiedzieć, takiego momentu, bo Lech, okej, walczy jeszcze, już nie o mistrzostwo, ale jeszcze pewnie lat walczy o to, żeby zająć to jedno z czołowych miejsc. W Pucharze Polski Lecha już nie ma. No i pytanie, no i co dalej, bo realne szanse na to jest. No ale czy my mamy się zadowalać tylko tym, że Lech zajmie trzecie czy drugie miejsce, zostanie wicemistrzem? Okej, medale na szyi zostaną zawodnikom zawieszone, ale jaka będzie kontynuacja? No tu tego mi brakuje. No ja chciałbym, żeby to było systematyczne, żeby to było co roku tak samo, a tutaj my tak dzisiaj mówimy z czasu tu i teraz, tak? Lech ma szansę, nie ma szans, awansuje, dobrze. I pytanie, wielokropek, zostawiam, co dalej? I tu chciałbym wiedzieć, jaki jest plan w stulecie klubu, to co tutaj powiedziałeś, to jest odpowiedni moment. Jakiś czas temu, parę lat temu też ja powiedziałem jedną rzecz, że zrobiłbym wszystko, żeby przez 3-4 lata zbudować wielkiego Lecha, który na stulecie klubu z przytupem zdobędzie mistrzostwo Polski i będzie można powiedzieć, że od tego momentu Lech będzie zespołem wiodącym w Ekstraklasie i co roku będzie zespołem, z którym trzeba będzie się naprawdę bardzo mocno liczyć, bo będzie systematycznie zdobywał mistrzostwo, czy będzie grał w europejskich pucharach. Czy tak będzie? Nie wiem, bo czasu jest bardzo mało, tak naprawdę niewiele i obawiam się, że to jest raczej nie do zrealizowania. Uczmy się na błędach i to być może coś, co powinniśmy głośno powiedzieć w przypadku ludzi zarządzających Lechem Poznań. Panowie, nie tylko Lech grała również Warta Poznań. Warta Poznań grała bardzo ciekawe starcie w Warszawie przy Łazienkowskiej z Legią i przegrała to spotkanie 2-3. Po fajnych emocjach, fajnym spotkaniu. Taka fajna przygoda Warty. Myślę, że to taki symboliczny mecz. No myślę, że rok temu piłkarze Warty to tak jeszcze... Pewnie już mieli jakieś marzenia o awansie, ale jeszcze taki wyjazd na Łazienkowską to była pewna fantastyka, a teraz pojechali i postawili się warszawskiej Legii. Kuba, jak ty oceniasz występ drużyny Piotra Tworka? On sam nie był do końca zadowolony po tym spotkaniu i miał trochę uwag do swoich piłkarzy. Tu zgadzam się akurat z tym, że to jest taka Warta w pigułce, cała jej przygoda ekstraklasowa, można powiedzieć, ten mecz. Pokazali się z dobrej strony na tle obecnie najlepszej drużyny w Polsce. Nie ma tego co ukrywać. Legia jako jedyna ma, widzę w jej grze jakikolwiek pomysł, o coś podopiecznym Czesława Michniewicza w tej grze chodzi. Czasami wychodzi im to lepiej, czasami gorzej, ale przynajmniej coś takiego widzę, co ciężko dostrzec mi w innych zespołach, natomiast w Legii to dostrzegam. I Warta na tle takiego rywala na wyjeździe pokazała się z bardzo fajnej strony i niewiele brakowało tak naprawdę, aby wywiozła jeszcze stamtąd jakikolwiek punkt. No, ja myślę, że gdyby Papcio Chmiel miał gdzieś narysować w komiksie jakąś kolejną stronę o Warcie, to sporo ilustracji z tego meczu z Legią pewnie by się znalazło, bo to jest taka fajna opowieść, fajnie wpisująca się do tej całej opowieści ekstraklasowej Warty, ten mecz z Legią. Oczywiście mieli mniejsze umiejętności indywidualne, przez to przegrali. Może być oczywiście za troszeczkę czuć niedosyt trener Piotr Tworek po tym meczu, ale na pewno może być też dumny z postawy swoich podopiecznych, bo Warta pokazała się po prostu z dobrej strony. Spotkały się w tym meczu, co by nie mówić, dwie z trzech drużyn, które miały dorobek 13 punktów od początku roku, także bardzo, bardzo przyzwoity dorobek. To był taki mecz na szczycie tego roku w Ekstraklasie, można by powiedzieć, ale Legia jednak pokazała, że ta jakość jest po jej stronie. Marcinie, jaka jest twoja ocena tego występu drużyny Zielonych? Nie, ja odbawieniem, bo
wszyscy Nowarty stracili, jakby już przed samym spotkaniem, że jedzie na Legię, na Łazienkowską. Mimo wszystko Legia punktuje bardzo dobrze w tej rundzie wiosennej, natomiast no, jedzie jakby do jaskini Lwa i nikt im szans nie dawał. I ja powiem szczerze, że ja też liczyłem się z tym, że Warta no, będzie miała bardzo trudno, żeby wywieźć jakikolwiek punkt z Łazienkowskiej. Natomiast przebieg tego spotkania, oczywiście otwarcie samego początku meczu też nie napawało optymizmem, natomiast im dłużej ten mecz trwał, tym Warta troszkę, albo inaczej, wyglądała coraz lepiej, a to niezadowolenie trenera Tworka, no to ja bym chyba zobrazował w ten sposób, że jeżeli strzela się dwie bramki Legii na ich terenie, no to jakiś punkt należy przywieźć. I tak bym to spuentował to, no bo wygrał na tym terenie, wygrały takie zespoły jak Stal Mielec, jak Podbeskidzie, czyli Beniaminkowie. I Warta też po cichu liczyła, że może taką niespodziankę sprawić. Wiadomo, że z takimi zespołami gra się trudno, mówię tu o warszawskiej Legii, natomiast no nie ukrywajmy, no byli faworytem, tak? A chyba to niezadowolenie trenera Tworka i taka frustracja, która była widać u niego zaraz po końcowym gwizdku, no to ja bym chyba to odbierał właśnie w kontekście tych dwóch strzelonych bramek. Jak się strzela dwie bramki na Łazienkowskiej, to przynajmniej ten remis powinno się osiągnąć. No, natomiast i tak wielkie słowa uznania, wielkie brawa dla tego zespołu za postawę i myślę, że Warta naprawdę dzisiaj już jest na dobrej drodze, aby tą ekstraklasę utrzymać. No dzisiaj też trzeba powiedzieć, że jest bardzo istotny mecz w Mielcu, kiedy Stal spotyka się z Podbeskidziem. To też jest kluczowy mecz dla Warty. No i oczywiście najbliższa kolejka Warty, kiedy Warta będzie gościła Podbeskidzie, czyli bezpośredniego, powiedzmy, takiego kandydata, który też walczy o utrzymanie. Czyli myślę, że najbliższe 2-3 tygodnie, bo za chwilę, za 2 tygodnie przyjeżdża Mielecka Stal do Grodziska, więc to są takie, chyba wchodzimy już w taką fazę tych rozgrywek ostatecznych i w najbliższe 2-3 tygodnie dadzą nam odpowiedź. Ja głęboko wierzę w to, że Warta się utrzyma, ale mówię, za 3 tygodnie będziemy mieli już tak naprawdę odpowiedź na to pytanie. Wracając do meczu w Warszawie, to chciałbym, żebyśmy porozmawiali też o jakby indywidualnych występach poszczególnych piłkarzy, kto wam się podobał, do kogo macie pewne uwagi i co sądzicie o golu Jana Grzesika, który piękny, acz chyba był to klasyczny polski centrostrzał. Kuba? Nie, myślę, że Jan Grzesik nie jest Luisem Enriquezem i nie będzie nas przekonywał, że strzelałem, bo bramkarz Legii wychodzi. Myślę, że doskonale wie, że było to po prostu średnio udane dośrodkowanie, które zamieniło się w bardzo udany centrostrzał, który przyniósł bramkę. Dla mnie takie dwa nazwiska, o których na pewno warto wspomnieć, to jest Makana Baku, który po raz kolejny pokazał, że to jest wartość dodana do ekipy Warty Poznań. To jest naprawdę gość, który Warcie już przyniósł sporo dobrego, a myślę, że przyniesie jeszcze więcej. I całkiem nieźle nawet oceniam wejście Adama z Relaka. To był jego pierwszy mecz, taki w większym wymiarze jakimś czasowym, że mogliśmy go zobaczyć. Wiadomo, że to jest gość, który ma za sobą przeszłość w Niemczech i raczej się spodziewaliśmy, że będzie wartością dodaną do Warty. I myślę, że ten mecz z Legią pokazał, że rzeczywiście Piotr Tworek w przyszłości z Adama z Relaka będzie mógł mieć pożytek. No, ja widziałem po tym zawodniku to, że rzeczywiście on potrafi grać w piłkę i z takim większym futbolem niż polska ekstraklasa miał kontakt. Oczywiście no, zmarnował tam jedną świetną sytuację, ale okej, okay, no, to są jego jakby początki w naszym kraju. Ja dostrzegam coś ciekawego w nim i myślę, że będzie miał z niego Warta sporo pożytku. Marcinie, twoje indywidualne oceny? Te indywidualne oceny, one nie do końca zawsze są jakby dla mnie takie uzasadnione, no bo dzisiaj Warta bazuje na zespołowości. Oni dzisiaj są zespołem, oni dzisiaj wszyscy naprawdę ciągną ten wózek w jedną stronę i nie chciałbym jakby tutaj indywidualnych oceniać. Oczywiście, że indywidualności decydują o pewnych szczegółach na boisku i tutaj Baku na pewno jest z tym zawodnikiem, który robi różnicę. Nie strzelił bramki, ale on naprawdę coraz lepiej wygląda i widać, że to jest naprawdę dobry kierunek i dobry transfer poznańskiego zespołu. Ja bym wymienił tutaj też Żurawskiego. Zawodnik, który przychodzi do Warty, który wie, że na dzień dzisiejszy w Pogoni miałby bardzo małe szanse na regularną grę, przychodzi do Warty, on podpisał kontrakt, przedłużył kontrakt z Pogonią Szczecin, natomiast on dzisiaj temu zespołowi daje też jakość.
Zawodnicy, którzy dzisiaj są warci od dłuższego czasu, no potrzebują takich właśnie indywidualności, czy takiej osobowości, o których tutaj mówię, czyli Baku, czyli Żurawski. Osoby, które, czy zawodnicy, którzy dają, może nie gwarancję, ale dają tą jakość, która no dzisiaj daje Warcie to bezpieczne miejsce i tą Wartę też dzisiaj ogląda się całkiem nieźle. No bo jak ja sobie przypomnę pierwsze mecze, kiedy Warta wchodziła do tej Ekstraklasy i te pierwsze ich mecze, kiedy mieli problem ze zdobywaniem bramy, kiedy ta gra była faktycznie, można było ocenić ją tak troszkę z przymrużeniem oka i każdy się obawiał, czy dadzą radę, no to dzisiaj z Wartą trzeba się liczyć. Dzisiaj trener Tworek naprawdę stworzył przede wszystkim zespół, jednolity monolit, który wie, po co wychodzi na boisko. I dla mnie to jest dzisiaj najważniejsze. Dzisiaj nie ma tak naprawdę indywidualności, może poza Łukaszem Trałką, który akurat w Warszawie nie wystąpił, no bo to jest jakby osoba ponad przeciętność, patrząc pod kątem zawodników, chociażby pod kątem ilości rozegranych meczów. Ale dzisiaj dla mnie Warta to jest jeden zespół, który potrafi się zjednoczyć, potrafi się, że tak powiem, scalić i wychodzą na boisko po to, żeby zdobywać kolejne punkty. Dlatego wielkie słowa uznania i będę trzymał kciuki do samego końca i jestem przekonany, że Zieloni naprawdę swój cel, który sobie postawili przed tym sezonem, zrealizują. Jeżeli do czegoś można się przyczepić, zrobił to zresztą Piotr Tworek w występie Warty w Warszawie, no to do gry defensywnej, no bo jednak 3 gole stracone, to co mówiliście, no jak się strzela 2 gole przy Łazienkowskiej, no to fajnie byłoby jakiś punkt chociaż przywieźć, to się nie udało, no bo Warta straciła 3 gole, czy wy byście tutaj mocniej przyczepili się, mieli jakieś uwagi do gry defensywnej Zielonych, Kuba? Znaczy też trzeba wziąć pod uwagę to, z kim Warta rywalizowała. No, ciężko też oczekiwać, aby Warta nie dopuściła Legii do żadnej groźnej sytuacji. Legii, która no ma, nie dość, że ma bardzo duży potencjał kadrowy, no to do tego jeszcze gra całkiem przyzwoicie w piłkę obecnie i po prostu w każdym meczu sobie te sytuacje stwarza, więc ja bym jakiś taki większy, jeszcze do tego jeszcze Warta była pozbawiana Łukasza Trałki w tym meczu, to też na pewno nie pomogło, jeśli chodziło o działania defensywne warciarzy, więc nie, no myślę, że no takie mecze mogą się zdarzyć, no to grali z Legią Warszawa, Legia też była dość skuteczna w tym meczu, bo te sytuacje po prostu na gole zamieniała. No ciężko, żeby nie dopuszczać Legii do sytuacji bramkowych, kiedy ta gra u siebie jest w przyzwoitej formie. Natomiast jeszcze chciałem tylko, no trzeba pochwalić dyrektora sportowego Warty, Roberta Grafa, bo rzeczywiście ta organizacja gry, o której wszyscy mówiliśmy, o której wspominał też Marcin, to była największa siła, ten monolit Warty jesienią, kiedy rzeczywiście ciułali te punkty podopieczni Piotra Tworka i było widać w tym pomysł. Brakowało natomiast, tak jak niejednokrotnie o tym też mówiliśmy tutaj na właśnie antenie Fan Club Studio, brakowało takich umiejętności indywidualnych z przodu. No teraz jest Baku, jest Zrelak, jest, tak jak mówi Marcin, Żurawski i rzeczywiście no, zostały te najbardziej palące rzeczy Warty z jesieni zostały wzmocnione, najbardziej palące pozycje. No i wiosną to widać i Warta nie dość, że jest dobrze zorganizowaną drużyną, nadal punktuje, no to jeszcze ogląda się zdecydowanie przyjemniej niż jesienią. I rzeczywiście taka konstatacja jest jak najbardziej trafna, bo patrzy się na grę Zielonych z coraz większym zainteresowaniem. Jesienią to zazwyczaj jednak było takie czekanie, czy Warta coś strzeli, czy uda się urwać jakiś punkt. Teraz już jest coraz mniej wyrywania, a coraz więcej jakości w drużynie Piotra Tworka. Panowie, bardzo dziękuję Wam za to, że byliście z nami, że poświęciliście czas, żeby pojawić się w Fan Club Studio za pośrednictwem Skype'a. Byli razem z nami dziennikarz sportowy Jakub Szymczak. Dzięki, Kuba. Ja chciałem jeszcze tylko przeprosić za nazwanie Krawecia Wadimem, ale tak czy inaczej występ Wasyla Krawecia we wczorajszym meczu z Piastem Gliwice był tragiczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy Wasyla Krawecia. Mimo wszystko życzymy trochę lepszej formy. A moim drugim gościem był Marcin Drajer, były piłkarz m.in. Lecha Poznań. Marcinie, dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Ukłony również dla Państwa. Dziękujemy. To był program Fan Club Studio. Ja nazywam się Mateusz Kuźniewski. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Thank you.